Cześć, tu Demet Runner i dzisiaj chciałabym Wam pokazać moją pewną zmianę w pokoju. A więc tak, jak pewnie wiecie, tutaj stoi gablotka. Koni, jak widzicie, nie ma sprinkles. A dlaczego? Bo nie ma, stoi tu. Tak, ała, jest. To jest takie coś, półka, coś. I tak, spędziłam godzinę naklejając pocztówki i różne obrazki na ścianki tutaj. No, no właśnie. Także trochę tego jest. Takie tutaj różne obrazki mam. No i tu koń. A więc tak, jest tu klacz moja. Piękna. Sage Sprinkles. Z halterkiem od Ludwiki Przypełskiej. W gratisie. No. I co by tutaj powiedzieć? No, właśnie. Jak widzicie, ona stoi tu. Jest tyle tutaj miejsca. Tu, tu, tu. A dlaczego? Ponieważ zaczynam zbierać brajery. Na razie skupię się na traditional i będę musiała, znaczy w tym roku wychodzą ładne klasyki z tego co widziałam i sobie kupię jakiegoś, bo nie mam, mam tylko trada jednego, no i z kolekty spróbuję wyłapać. I stablemates też kupię, no, spróbuję każdej skali, o tak powiem, bo no właśnie. I tak, mam ją, a na urodziny bardzo, bardzo bym chciała Marvary, ale nie wiem, bo on już wycofany jest w tym roku i nie wiem, czy będzie na Monocerusie. Jak będzie, to na pewno go kupię. No i na pewno zrobię filmik. Tak, a jak nie będzie, to kupuję albo Black Tie Affair, albo Lusitano, albo coś innego. Ale najprawdopodobniej Black Tie Affair, na pewno go kupię. Na pewno kupię Lusitano. Na pewno, jeśli będzie Marvary. Tak obliczałam, że tu mi się zmieści 5 modeli. Przejść. Valergo na pewno. No i może coś jeszcze ładnego znajdę. W ogóle taki piękny wyszedł Abdul. Ogier arabski, ale on jest tylko dla tego klubu tam. Boże. Dla Brayer Fest, coś tam, nie wiem, nie znam się. No właśnie. A ze Stablemates to bym chciała też właśnie Valergo. Brykającego Mustanga. Mustanga, co staje dęba. I tam parę innych. Z Classic. Nie wiem, jak się zwą. Nie wiem jeszcze. Jeszcze są te. Mini Winnies. I to tam przy okazji. Jezus, Maria, przepraszam, moja siostra. Szarża dzika na kuchnię. Żeby iść zjeść faworki. Czy tam coś tam. Suchary końskie na konia. Coś tam. Dobra, nieważne. No właśnie. No ja tu mam wszystko plany, rozplanowane oczywiście. No i klasiki też z kolekty bym chciała wyłapać jakoś, bo tak. Znalazłam na księgarni PWN klacz pełnej krwi angielskiej, kasztanowatą. Za chyba 5 dych, czy tam 5-6 dych chyba kosztowała. Z tego co widziałam. I myślę, że ją kupię. Aczkolwiek bardziej czekam na te Mustangi z tego, z tamtego roku oraz Arabki z tego. Boże, święty, co ona robi. I tak, z Mustangów to bym chciała albo tego srokacza, albo tę drugą maść dziwną. A z Arabek, no to siwuskę. Chyba, no siwuskę. No właśnie. No, także tak, będzie. Także tak, no właśnie. Black Tie FL, Lustiano, Marvary, Valegro. I coś jeszcze. Czekajcie, ile wymieniłam? On, Marvary, Black Tie FR, Lusitano, Valegro. To już 4, czyli jeszcze jeden. Boże, dobra, no będą stały tam. Dobra, nieważne. Boże, odwala mnie dzisiaj, przepraszam. No właśnie. A, jeszcze info. Ten koń i ten słoń jest na sprzedaż. On idzie za 26 zł. Nikt go nie chce kupić, nie wiem czemu. Nie, już nie 50, a 26 zł. Potem na sprzedaż mam tego konia za do 15 zł, bo ja chcę się go pozbyć. Żyrafkę tą 23 zł. Dwie bardzo, bardzo dawno temu wycofane zebry 35 zł za dwie. No i te tygryski tutaj, to jest cała rodzinka, jest za 85 zł. Plus przesyłka, plus koszty wysyłki, około 15 zł, czyli powiedzmy, że 100 zł. I te dwa osiołki, nie wiem, czy sprzedam, może. No.
No i to by było na tyle. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i piszcie mi przede wszystkim, jakie recenzje mam zrobić, ponieważ było tam parę, ale zapomniałam, co miało być i nie wiem, jakie mają być, więc wypiszcie. No. No to było tyle. To ja się żegnam. Pa, pa.